Hej, z Cisrelsan, witam was ponownie w World of Baldur's Gate. Idziemy dalej w stronę Nashkel. Najpierw zbadamy przełęcz, a potem całe miasto. Zrobię to. W ostatnim odcinku spotkaliśmy dwójkę nowych zabójców. Dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne. Ciekawe, co spotkamy teraz. Na samej przełęczy nie ma zbyt wiele do roboty. Kilka hobgoblinów. Można spotkać jakieś koboldy. To chyba wszystko, z tego co pamiętam. Żadnych ukrytych skarbów. Potężniejszych wrogów. Rzadko się znajduje w kimś tak niewiele wad. Borg. Mam nadzieję, że to się mają nie nowy wygląd. Chodź, pomacam cię moim przebikiem. No jednak chyba muszę wycofać moje słowa, bo te wilki zdecydowanie nie są słabe. Zabierze cię śmierć! Już ja ci pokażę walkę. 10 doświadczenia za worka? Kiedyś były warte chyba 60 albo nawet więcej. No i są hołgobliny. Chcesz mi opowiedzieć historię? Zrobię krew, flaki i pobłokotane kości. Ej, przyjaciele, jeszcze do łomu. Mamy ich. O, dostałem jakiś dziwny kamień. Śnieżny obsydian. No dobra, niech będzie. Badajmy resztę ciał. Służę tej chwili. Same błyskotki. Żyć natychmiast. O co bez wątpienia? To tyle. Na wszelki wypadek zapiszę grę. Trochę się wystraszyłem tych borgów. No i tak naprawdę nie wiadomo, co tu jeszcze na nas czyha. Bandyci. Zginiesz w mojej ręce! I ona je odbierze! Więcej strzał. Szkoda, że przedmioty nie stakują się automatycznie. Muszę wchodzić do ekwipunku, żeby podnieść to samo. Mów, zrobię to. Gdy dotrzemy już do Nashkel, wymienimy Garika na Mińska. Ziemię! Upadła istota! Następnym razem. Kolejne klejnoty. I kilka strzał. Nawet ich nie podniosłem już. Możemy to odblokować lokację na lewo? Możemy, jest przejście. Zobaczmy, co tu mamy. Jezioro w dziczy. Oczywiście. Jeszcze do wyłomu. Czwórka bandytów. Trochę głupio to wygląda, jak stoją tak obok siebie. Uff, naprawdę. Czego? Nie mam do tego serca. W domu brzuchacz zawsze opowiadał mi jakąś historię.
Niezbyt mi się to podoba, jak są tak ustawieni blisko siebie. Strasznie to nienaturalne. Teraz sobie przypominam, dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne. Tak? Czytaj mangada. Bez wątpienia. Zapiszmy grę. No i znowu. Kapelera. Chyba zabiją Garika. O co chodzi? Udało mi się na szczęście odbić. Zabierze cię śmierć! Odpoczniemy sobie. Zgadzam się. To będę. Tylko pozbieram śmieci z nich. Tak? Odpoczynek trwał 16 godzin. No, trochę czasu tutaj spędziliśmy. Nie lubię podróżować nocą, ale trudno. Chodźmy już. Jakiś podróżny. Ork. No i zniknął. Myślałem, że będzie coś więcej z nim. Może gdybym wybrał inną opcję dialogową. Wściekły wilk. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Dwadzieścia doświadczenia za oba. Strasznie mało. Normalnie chyba już bym miał tutaj drugi poziom. Ale doświadczenie jest trochę zmniejszone w tym modzie. Kolejny dziwny NPC. Lord Foreshadow. Nie dotykaj mnie! Jeszcze aha, jego pamiętam. Zarażę. Nie ma nic ciekawego do powiedzenia, możemy go olać. Jestem chętna i gotowa. Mamy już Naszkel i Jarmark. Ale zbadajmy do końca te lokacje. Nie chcę niczego przegapić, a mamy jeszcze połowę. Tylko rzeka blokuje nam drogę. Myślę, że jesteś osobą szlachetną. Wasza uczciwość jest godna podziwu, ale dobrze byłoby połączyć ją z odrobiną taktu. Jak na razie nic nie widać interesującego. Wściekły wilk numer 3. No, ugryzł ją. A to pech. Nie wymówię jego imienia, ale pogadajmy z nim. A, on jest pustelnikiem, z którym możemy trochę podyskutować. Pełne był przekleństwo. Właściwie nie jest pustelnikiem, tylko szaleńcem. No i odszedł. Odblokujmy lokację na prawo. Co my tu mamy? Równiny.
Firewine. Oczywiście. No cóż, pozostało nam wyruszyć do Nashville. Tam mamy więcej rzeczy do zrobienia. Kolejnego zabójcę czekającego na nas. I Mińska. Wspaniały cinematic. Dopiero co udało ci się zbiec z Candle Keep, a już musisz stawić czoło wszystkim niebezpieczeństwom Wybrzeża Mieczy. Tymczasem w głowie masz okropny zamęt. Gorion nie pozwoliłby jednak na bezczynne siedzenie w miejscu i może zbadanie miejscowych problemów rzuci choć nikłe światło na twoje przeznaczenie. Nie masz jednak pojęcia, w jaki sposób powiązać z twoją osobą braki w dostawach żelaza lub kłopoty w kopalniach Nashville. Rozdział trzeci. Julius. Stało truty. I umarł. Bez wątpienia. Trafiliśmy na jakąś intrygę. Nie ma żadnych magicznych przedmiotów, tylko jakieś krzaki. Znam to imię. Zabijamy ją w Icewind Dale'u. Co jeszcze tu mamy? Peonia. Cenne kwiaty. Dobra, zostawmy to. Wspominał kogoś. Seniad. Musimy zwracać uwagę na takiego NPC-a. Odstąp, obywatelu. Zanim wejdziemy do gospody, wezmę Mińska do drużyny i się zaopatrzymy. Uchwale, amen. Okej, burmistrz Nashville. I jego problemy z żelazem. Badaj kopalnie. Chyba najpierw pójdziemy do Fortecy Gnoli. Tak szybko wróciliście. Piękna twarz. Nie będziemy podawać się za szarego wilka. Wolę mieć reputację. Może ta drużyna nie potrzebuje pomocy aż tak bardzo, jak myślałam. Napotkana osoba. Ej, panie, poczciwą masz gębę. Garnizon i jest teraz Mińsk. Teraz sobie przypominam, dlaczego podróżowanie z tobą było zawsze takie fajne. Wywalę Garika, bo ten Will ma identyfikację chociaż. No, wezmę już wszystko od niego. Zrobię to. Tu
stójcie, nie ruszajcie się, by mój chomik mógł się wam lepiej przyjrzeć. No jak mógłbym go nie dołączyć do drużyny? Mów, oczywiście. Kurze uprzejmie. Jeżeli kogoś ciekawią losy Mińska i Mów po tym, jak zakończył się Trombala, mamy tam jego historię, że założył własną organizację, no i skończył zamieniony w kamień. To już nie było wspomniane w tronie Bala, ale możemy dowiedzieć się tego z Neverwinter Online, gdzie go spotykamy z ponad 100 lat później. Został on odczarowany i pomaga nam przeciwko kultystom. Oczywiście razem ze swoim chomikiem. Ciekawy odgłos. Więc jeżeli kogoś ciekawą losy Mińska i chce razem z nim jeszcze przeżyć kilka przygód, zapraszam do Neverwinter Online. Gra nie jest zbyt wspaniała, ale można spotkać wspaniałe postacie ze świata Forgotten Realms, jak Drizzt, Bruenor Battlehammer i inne najważniejsze postacie, które pewnie wszyscy kojarzą, a o których teraz zapomniałem. Dam mu kolczugę od razu, zamiast tej zbroi skórzanej. Czym on potrafi się posługiwać? Może od tego zaczniemy. Długi łuk, miecz oboręczny. Miecz oboręczny i styl walki dwoma brońmi. To się wspaniale łączy. Ale zawsze mogę mu dać łuk i strzały. Będę musiał zakupić długi łuk, bo nie mam żadnego na stanie. Coś się stało. Orion byłby dumny z waszego postępku. Wrzucam go na drugie miejsce. Wy wskażecie, ja uderzę. Zrobię to. Wejdźmy do sklepu, potem do gospody. Sprzedamy cały złom, który nam się uzbierał. Oczywiście. Witajcie w moim sklepiku. Zaklęcia sobie zostawię dla Dynaheir. Zawsze mogę dołączyć też Edwina, ale nie chcę tego robić. W sumie, czy warto dołączać maga do drużyny? Nie jestem tego taki pewien. No, nie mogę rzucić identyfikacji. Pas zmiany płci mogę wyrzucić. Wszystko kosztuje jedną sztukę złota. Jak ją mam zarobić? Pierścień czarów zostawiam. I te dwie bronie również zostawiam. Czy ma on jakieś nowe przedmioty? Nie sądzę. Wezmę długi łuk dla Mińska. Sejmirat plus jeden, więc ma jednak nowe przedmioty. Wszyscy są zaopatrzeni mniej więcej. Wstawię mu też te magiczne strzały, nie będę ich chomikować. On ma trochę mało. Chyba mu dokupię. Pierścień ochrony plus jeden. Co tu mam? Pierścień tańczącego płomienia mogę wyrzucić nawet. No tak, nie mogę mieć dwóch ochrony plus jeden. Zapomniałem o tym. Mów. Bez wątpienia.
Zgadzam się. Zapiszę grę i wejdziemy do karczmy. Może to niezbyt kobiece. Neira. Ale poderżnę wam gardła, jakem żywa. Nie ma sensu z nią dyskutować. Po prostu ją zabijmy. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Nie mam do tego serca. Gad skopać rynki w dobrej sprawie. Rzucę błogosławieństwo. Każdy chomik. Nie ma rudzić, bo przykopię. Dobra zbroja, ostry miecz i ochota do walki. Sługa natury jest gotów. Osłabmy ją jeszcze. Bierzmy się do walki. Tak jak mówił Minc. Dobra zbroja i mocna stal. O co chodzi? Zaraz cię przytnę do właściwych rozmiarów. Nie mam do tego serca. Rozpadła się na kawałki. Czas ruszać? Kto to był? Kolejny zabójca. Śledziła nas? Siedziała w gospodzie, więc nie wiem co za śledzenie. Zrobię to. No, tak? Zablokowałem się. Oczywiście. A, to jest jakaś skrzynia, nie jest zwłoki. Magiczny hełm i notka, której nawet nie będę czytać. Bo ile można. Chcę zerknąć do pokoi. Puste. Szukam tego NPC-a, o którym wspominano przy wejściu do miasta, ale nic nie widzę. O co chodzi? Bez wątpienia. A gdzie jest szef gospody? Tak? Zrobię to. Chciałbym tutaj odpocząć, ale go nigdzie nie widzę. Mam coś do zrobienia. Nie będę siedział i gadał po próżnicy. Gdzie ten grubas? Czy wszyscy biegają w kółko i blokują mnie? Musiał schować się w którymś z pokoi. Odbiło tym NPC-om. Nie ma go. O co chodzi? To musimy wyjść na zewnątrz, ale chyba się nie da odpocząć. Poza gospodą w Naszkel. Spróbujmy. Nieczęsto miewasz sny. Dzisiejszy jednak jest niezwykle wyraźny. Długo wędrujesz, aż wreszcie trafiasz pomiędzy kamienne mury Candlekeep. Przed tobą wznoszą się ściany twego dawnego domu, drzwi jednak są zamknięte na głucho. Widzisz światełko świecy w oknie twego pokoju, jednak gdy patrzysz, kamienie wokół okna nagle zbliżają się do siebie, jakby nawet ściany twego domu spiskowały przeciwko tobie. Słyszysz znajomy, choć dobiegający jakby zza światu w głos, jednak przyjazny i łagodny. Nie możesz tu wrócić, dziecko. Musisz iść dalej. Przed tobą pojawia się sylwetka Goriona. Jego widok powinien cię uspokoić, ale stary mak jest tylko cieniem człowieka, którym był kiedyś. W twoich snach jest równie martwy, co w życiu. Widmo przybranego ojca wskazuje mroczną knieję, jakby cię zapraszało. Może tak jest w istocie. Ciężko jednak będzie się przedrzeć przez chaszcze. Gdy o tym myślisz, kątem oka dostrzegasz prostą, wygodną ścieżkę. Wygląda tak, jakby była przeznaczona tylko dla ciebie. Przyciąga cię jak magnes.
niosąc obietnicę odmiany dotychczasowego życia. Stoisz jednak bez ruchu. Szlak jest zbyt wygodny jak na twoje upodobania. Nie zamierzasz rozpaczać nad przeszłością, nie chcesz jednak też o niej zapomnieć. Gorion uśmiecha się i rozpływa w nicość. Pokusa staje się silniejsza, ty jednak się odwracasz i ruszasz w innym kierunku. Droga nie wygląda zbyt przyjaźnie, ale z pewnością zapowiada się ciekawie. W pewnym momencie do twych uszu dobiega złowrogi szept. Rozpoznajesz głos, mimo że słyszysz go po raz pierwszy. Dowiesz się. Nie zwracasz uwagi na słowa. Idziesz przed siebie, nie patrząc za siebie. A jednak mogliśmy począć. To była naprawdę długa wizja. Wow. Co to ciekawy sen. Zyskaliśmy nową umiejętność. Leczący dotyk. Kiedyś to było leczenie lekkich ran. Zbadajmy ten hełm. Hełm odporności. Odporność na sen i utratę przytomności. Klasa pancerza plus 1. Idealny dla mnie. A to wrzucę Minskowi. Tak? Odstąp, obywatelu. O, teraz już mnie złapali na drzemce. Na ulicy. Interesujące, jak to działa. Raz mnie zaczepili, a raz nie. No cóż, chodźmy podnieść ukryty skarb. Pozwiedzamy jeszcze kilka miejsc w nasz Hel. I wyruszymy dalej. Pogadamy jeszcze z Edwinem. Nie wiem za bardzo co z nim zrobić, czy go dołączać, czy nie. Tak, ach, rachunek. O, jeszcze jedno piwo, młoda damo? Zostawmy go. Nie chcę mieć nic wspólnego z nimi, wolo. Czy ktoś ciekawy tutaj jest? Chyba nie. Wyjdźmy na zewnątrz. I chodźmy na most. Pani Blackwood. Gadajmy z nią, skoro ma imię. Jeszcze raz z nią pogadam. Mamy zająć się dziećmi przez pół godziny.
Nie utrzymam nic więcej. Musiałam to zostawić. Cukierki. Dostałem masę śmieci. Pogadajmy z tymi dziećmi w takim razie. Śmierdzisz. Super. Śmierdzisz. Chyba je pozabijam. Śmiesznie wyglądacie. Co to ma być? Śmierdzisz. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tym zadaniu. Śmierdzisz. Śmierdzisz. Co jest grane z tymi dziećmi? Czy naprawdę są zwykłe dzieci? Miasta mnie przygnębiają. Tyle w nich ludzi. Śmierdzisz. Śmierdzisz. Ktoś idzie, ale to nie do nas. Śmierdzisz. Śmiesznie wyglądać. Śmierdzisz. Hej, przyjacielu. Okej, wróciła. Reputacja zwiększyła się o jeden. Przyrody i stal przeciwko stali. Oto jak powstają legendy, prawda? Bo... I 300 do oświadczenia. Nie najgorzej. Znowu mi przeszkadzajcie. Dlaczego podróżowanie potrzebuję z tobą usług waszej grupy. Fajne. Tak, ci się nadadzą. Naśle na ciebie chomika. Dobrze mu powiedział. Nie pomogę Edwinowi, chociaż bardzo go lubię. Nober. To jest ten, który ciągle nas zaczepia. Zapisze grę i go zabije. Może ta drużyna nie potrzebuje pomocy aż tak bardzo, jak myślałam. Zmniejszyła się o 7? Kiedyś można go było zabić. Takie życie to jest coś. Żadnej straty. A widzę, że teraz jest to karalne. No cóż, czytam zapis. I uciekniemy od niego w takim razie. Zrobię to. Cholera, goni mnie już. Co mówicie? Karp. Co mówicie? Nie ma nic ciekawego do powiedzenia.
Okej, trzeba trochę pojeździć myszką i znaleźć skarby na tych polach. Nie pamiętam, gdzie on był. Tak naprawdę. Rolnik. Okej, sprawdziłem, gdzie jest skrytka. Ejże! Pamiętam, że z tym Noberem trzeba pogadać 30 razy chyba, żeby dostać doświadczenie. Nie mam na to ochoty. Gdzieś na tym polu jest ta skrytka. Na coś najechałem. Towarzystwo przygody i stal przeciwko stali. To jest ten Nober? Nie, oto rolnik. Jak powstają legendy, prawda? Bo... Wrócę do was, jak ją znajdę. Oto i ona, koło drzewka. W miastach zawsze pełno jest zła i zepsucia. Dobra, mam ją. Dobrze nim potrząśnijmy i sprawdźmy, co wypadnie! Zbroja Zankhega. Plus 2. Od razu ją zakładam. Minus 7 pancerza. Moja postać jest już praktycznie nieśmiertelna. Na pierwszym poziomie. Zabawne. A co z tym płaszczem? Chyba nie mogę tutaj odpocząć. No cóż, zbadamy go kiedy indziej, a póki co dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia, hej!